niech mówią co chcą. Ja jestem wierna snom i sama dobrze wiem, czy jak i co. 1 września udało się nam spotkać w szkole i rozpocząć naszą szkolną przygodę. Poznaliśmy panią dyrektor, nauczycieli oraz wiele osób, które czuwają, aby w szkole było bezpiecznie, czysto, smacznie i miło. Minął wrzesień i październik, pilnie pracowaliśmy, ale tego samo bawiliśmy się z kolegami i koleżankami. Yeah.
szybko się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. M jak mama, pięknie brzmi. D jak dym umyka. E jak Elka, miasto śni. O jak osa bzyka. K jak konik fika. Te literki duże trzeba, co jest trudna sztuka. Lecz czytka w życiu jest ta nasza nauka. Już literki znane nam, wie to Alla Tomak. Przeczytamy wszystkim wam, tak powstaje... No! Wiele szkoła, najlepsi przyjaciele.
sami. Po tak pięknym wprowadzeniu naszych pierwszaków przechodzimy teraz do momentu najważniejszego tego ślubowania. Tak. Czyli takiego momentu, dla którego dzisiaj wszyscy tak pięknie wyglądacie. Macie białe koszule, ciemne spódniczki i spodnie, piękne białe rajtuski. Ręce wzdłuż ciała, bo teraz się odbywa poważna uroczystość. Ręce wzdłuż ciała, nawet jak kogoś swędzi nos trudno, trzeba wytrzymać. To jest bardzo ważna chwila, bardzo ważna uroczystość. I sprawdzian dla was wszystkich, że już jesteście gotowi do wejścia w poczet uczniów naszej szkoły. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar wprowadzić. Do ślubowania wystąp. Baczność, poczet sztandarowy, sztandar wyprowadzić. Spocznij. Pięknie się udało. Jestem z was taka dumna, jak głośno, wyraźnie i zdecydowanie złożyliście to swoje ślubowanie. Mam nadzieję, że takimi zdecydowanymi zawsze uczniami będziecie. Pięknie umieliście na pamięć taki pewnie niełatwy dla was tekst ślubowania. Super. Wszystko się udało. Bardzo się cieszę. Panowie i panie, teraz profesjonaliści złożą ślubowanie. Dziękuję bardzo. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar wprowadzić. Do ślubowania wystąp. Ślubujemy uroczyście być pilnymi w nauce, zdrowymi w zachowaniu. Ślubujemy być dobrymi kolegami, kochać ojczyznę i godnie reprezentować dobre imię generała broni Stanisława Maczka, patrona naszej szkoły. Ślubujemy! Możecie wstąpić. Po ślubowaniu. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar wyprowadzić. Spocznij. Pamiętajcie, że dalej zachowujecie się wzorowo, bo jesteście nagrywani, tam patrzcie. Widzą was rodzice, będą obserwować dziadkowie, żeby byli dumni z tego, w jaki sposób się zachowywaliście. Moi drodzy, każdy z was zostanie teraz wyczytany, poproszony tu do mnie i otrzyma dyplom pasowania na ucznia.
otrzyma swój pierwszy, bardzo ważny dokument, tylko i wyłącznie ważny, legitymację szkolną. O legitymację szkolną trzeba dbać, trzeba ją najlepiej zabezpieczyć w jakimś etui, o to pewnie zadbają wasi rodzice, bo to jest wasz dokument, który będzie wam, będzie wam towarzyszył do końca waszej edukacji. Następnie otrzymacie również taką książeczkę. Każdy z was otrzyma. To będzie wasza pamiątka dzisiejszego dnia. No i pamiątka, moi drodzy, bardzo ważna. Pani mi ją teraz rozłoży i pomoże mi. Nie przy każdym uczniu będziemy prezentować koszulkę. Każdy dostaje taką samą koszulkę. I teraz, jak już jesteście właścicielami tej koszulki, to jesteście pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Mogę panią poprosić o prezentację. Tak wygląda przód i tył. Drużyna Maczka. To dokonany pierwszego ubrania. Zapraszam tu Krystiana Barańskiego. Chodź, Krystian. Zejdź tutaj. I jak to mówią? Ręce do góry. Tutaj pani cię ubiera. Super. Tak, teraz Krystian wygląda troszeczkę jak w spódniczce, ale za 8 lat być może nawet będziesz miał problem, żeby wejść w tą koszulkę. Mam nadzieję, że jednak nie, że będziesz wóz razem z nią. I moi drodzy, to jest bardzo ważna koszulka. Ona dzisiaj jest na was za duża, ale ona będzie rosła razem z wami. Co roku będziecie ubierali tą koszulkę na ważne uroczystości w naszej szkole. I zawsze taka uroczystość odbywa się w grudniu i to jest uroczystość zwana Świętem Patrona Szkoły. Wtedy cała szkoła, wszyscy uczniowie, którzy otrzymali tą koszulkę, są tacy starsi uczniowie, którzy nie mają tej koszulki, troszkę jej wam zazdroszczą, bo wręczamy tą koszulkę czwarty bodajże rok. Jesteście czwartym rocznikiem, który posiada tą koszulkę i wtedy wszyscy są tacy granatowi i jak się odwrócą, to mają taki piękny napis drużyna Maczka, czyli od dzisiaj należycie do drużyny Maczka. A to zobowiązuje, bo Maczek był kim? Kim był Maczek? Generałem broni. Świetnie, generałem broni. A generał jest zawsze wyprostowany, pięknie ubrany, nie gada, nie dłubie w nosie, nie drapie się po policzku. Ma zawsze czyste, wyglancowane buty. Co to znaczy wyglancowane buty? Żelśnią, oczywiście, więc buty członka drużyny Maczka zawsze lśnią. Jasne? Krystian, i ty dzisiaj tutaj jesteś przykładem dla wszystkich, jak będziecie ubierać tą koszulkę, chociaż może pani nam pomoże i będzie ubierać. Krystian otrzymuje dyplom pasowania, tam jest twoja legitymacja, bardzo ważny dokument, żebyś go nie zgubił, żebyś chociaż go dzisiaj doniósł do szkoły, do domu, dobrze? I twój pierwszy abecadur, proszę bardzo. Maszerujesz na miejsce. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, tylko w jednym dniu pani was ubiera w szkole. Tylko jednego dnia. Poza tym wszyscy ubierają się sami. Zapraszam, teraz już pójdzie znacznie sprawniej Maja Bernardczyk. Ręce do góry. I Maja dzisiaj dostanie taką piękną sukienkę, tunikę. Włoski sobie wyciągnij, żebyś się pięknie prezentowała. Proszę dla ciebie dyplom, legitymacja i pierwsze abecadło. Śmigaj na scenę. Zapraszam kolejną osobę, Dawida Duliana. Dawid, ręce do góry. Nie bój się, pani jest specem od ubierania was w koszulki drużyny Maczka. Dawid, dla ciebie. Dawid, nie musisz wkładać tej koszulki do spodu. No coś, ja wiem, że tak by było cool, ale dzisiaj masz wyglądać elegancko, a nie cool. Patrz tam. I wskakuj na scenę. Zapraszam Błażeja Hermę. Proszę bardzo, Błażej, ja cię tu jeszcze poprawię. Tam spojrzyj i śmigaj na scenę. Zapraszam kolejną osobę, Maja Jaroszewska.
Maja również otrzymuje dyplom, legitymację. Pani ci jeszcze poprawi. Tam możesz spojrzeć w kamerę, do babci, dziadka i rodziców. I teraz wstępujesz na scenę. Super. Zapraszam kolejnego. Kacper Klima. Kacper, zapraszam. Kacper, ręce do góry. Kacper, gotowy do skoku. Proszę bardzo, tam spojrzyj w kamerę. Kacper, możesz wstąpić na scenę. Zapraszam kolejną osobę, Wiktora Kolarczyka. Wiktor, zapraszam. Wiktor, dla ciebie. Teraz tu się obracasz. Co dostałeś? Dyplom. I co jeszcze? I koszulkę. I co jeszcze? Legitymację. A legitymacja jest jaka? Bardzo. Ważna! Bardzo. Wiktor, gratuluję i na scenę zapraszam Maksyma Kopanieckiego. Maksym, zapraszam. Pamiętasz już, kim był Maczek? Świetnie, generałem broni. I ty teraz otrzymujesz dyplom, legitymację. Maksym jest troszkę zdenerwowany, to są ważne sytuacje. Maksym, teraz możesz wskakiwać na scenę. Zapraszam kolejną osobę, Zuzannę Korzeniowską. Zuzanna jest już ubierana w swoją teraz wyjątkową koszulkę, ma piękną sukieneczkę, Zuzka, ślicznie wyglądasz, spojrzyj tam jeszcze. Pani ci poprawi kołnierzyk. To jest nasz nowy uczeń. Zuzanna, możesz wejść na scenę. Zapraszam Lenę Kozak. Lenka. Lenka, ręce do góry. Proszę bardzo. Lenka, spojrzyj tam do kamery, żeby cię wszyscy widzieli. I żeby co najmniej 40 lat widzieli, jaka byłaś piękna w tej koszulce. Dziękuję bardzo. Lenka, możesz wejść na scenę. Zapraszam kolejną osobę. Wiktorię Kozioł. Chodź, Wiktoria. Wiktoria, ręce do góry. Pani ci nie zburzy dzisiaj fryzury twojej pięknej. I dla ciebie zestaw. O, jaki piękny kołnierzyk cię dzisiaj mamusia ubrała. Super. Wiktoria, naszym nowym uczniem. Dziękuję, Wiktoria. Zapraszam Pawła Laurentowskiego. Paweł pięknie schodzi po schodach. Paweł, ręce do góry. Mama cię dzisiaj nie uczesała, w sensie nie zrobiła ci takiego pięknego warkocza jak Wiktorii. Tata ci tylko tak zrobił. Dobrze, Paweł, to dla ciebie. Możesz spojrzeć w kamerę. Jesteś już członkiem drużyny Maczka. Dziękuję bardzo. Zapraszam Tadeusza Laurentowskiego. Tadeusz, ręce do góry. Kto ci przygotowywał koszulę na dzisiejszą uroczystość? Tata prasował, a mama wyprała. Fantastycznie, wszystko działa. Tadeusz, spojrzyj tutaj do kamery. Również Tadeusz jest członkiem drużyny Maczka. Dziękuję bardzo. Zapraszam Filipa Łacioka. Filip już ręce do góry wyciągnął. Ma piękną białą koszulę. I jeszcze muszkę do kompletu. Filip, pamiętasz, że masz dbać o tą koszulkę? 8 lat co najmniej musisz o nią dbać, dobrze? Może najlepiej samemu prasować i prać, dobrze? Ale może pod kontrolą mamy. Proszę bardzo, to zestaw dla ciebie. Spojrzyj do kamery. Filip również jest już członkiem drużyny Maczka. Filip, wstąp. Zapraszam kolejną osobę, Daniela Mariata. Daniel, ręce do góry. Daniel też ma muszkę. Daniel, to dla ciebie. Tam się pokaż, żebyś został uwieczniony dla potomnych. Daniel również został teraz członkiem drużyny Maczka. Dziękuję bardzo. Zapraszam Noemi Mikle. Noemi też ma taką małą muszkę i kokardkę. Ręce do góry, Noemi.
teraz pani poprawi grzywkę, jak pani zbudła. Super. Nami ma dzisiaj sukienkę, ale za kilka lat pewnie ta koszulka będzie jej sięgać do pępka. Noemi, spojrzyj tam. I Noemi jest od dzisiaj członkiem drużyny Maczka. Noemi, możesz wstąpić. Zapraszam kolejną osobę, Mikołaja Olczykowskiego. Mikołaj, poproszę. Mikołaj, ręce do góry. Mikołaj, to twoje dokumenty ważne, legitymacja, twoje pierwsze abecadło, spojrzyj tam do kamery, tak żebyś się pięknie prezentował na kolejnych parędziesiąt lat. Mikołaj jest członkiem drużyny Maczka. Zapraszam Laurę Paprocką. Laurka, ręce do góry. Ubieramy was dzisiaj na cebulkę. Kto wie, co to znaczy ubierać się na cebulkę? Dużo bluzek i koszulek, dużo warstw, tak? Jak dużo warstw ma? No cebula, oczywiście, więc jesteście dzisiaj takie trochę cebule. Laura, proszę bardzo, twoja legitymacja. Laura została członkiem drużyny Maczka. Dziękuję bardzo. Zapraszam Pawła Stekler. Paweł, gotowy do ubrania koszulki? Świetnie, szybko poszło. Paweł, będziesz wzorowym członkiem drużyny Maczka. Jeszcze tam spojrzy, żeby była pamiątka. Bardzo dziękujemy. Zapraszam Oliwiera Szalboka. Oliver, zapraszam. Ręce do góry również. Oliver cierpliwie trzyma ręce do góry, już możesz je opuszczać. Poprawimy, żebyś pięknie wyglądał na zdjęciu. Oliver, dla ciebie bardzo ważny dokument, czyli legitymacja, twój dyplom, twoje pierwsze abecadło. Oliver jest członkiem drużyny Maczka. Oliver, jeszcze tak to sobie odwróć. Drużyna Maczka, baczność. Dziękuję Oliverowi. Zapraszam Sonię Talik. Sonia, nie ma się czego bać, to jest najpiękniejsza. Strasznie się cieszysz, a jak ja się cieszę. Sonia, pierwsza dziewczynka od 4 lat, która mi powiedziała, że się bardzo cieszy. Ja też się, Sonia, bardzo cieszę. Nawet ubrałam swoją najładniejszą dzisiaj sukienkę. Proszę bardzo. Sonia jest członkiem drużyny Maczka. Odwróć dyplom. Sonia, gratuluję. Możesz wstąpić na scenę. Zapraszam Milenkę Tchę. Milenka, zapraszam. Milenka, żeby cię ubrać. Ręce do góry. Pięknie, fryzura cała. Milenko, to dla ciebie. Gratuluję, jesteś członkiem drużyny Maczka. Dziękuję bardzo i zapraszam Mateusza Bełniaka. Mateusz, zapraszam. Mateusz, uwaga, ręce do góry. Mateusz, kto prasował koszulę na dziś? Nie wiesz? Sama się wyprasowała. Mateusz, proszę bardzo, trzymaj. Mateusz jest członkiem drużyny Maczka. Gratuluję, możesz wejść na scenę. Zapraszam pierwszą osobę. Zapraszam Dawida Chojnowskiego. Zejdź sobie po schodku. Dobra. Dawid, ręce do góry. I pani cię ubiera. I tak to dzisiaj będzie wyglądało. Pani będzie waszą mamą. Będzie was ubierać. Pani zadba o to, żeby to pięknie wyglądało. Dawid dostaje. Tutaj zerkniesz do pani fotograf, do kamery. Widzisz, gdzie jest kamera? Ja cię poprawię, żebyś się prezentował jak prawdziwy członek drużyny Maczka. Dawid już jest członkiem naszej szkolnej społeczności. Dziękuję, Dawid, wstąp. Zapraszam Karola Czakona. Karol, po schodeczku, ręce do góry. Pięknie kołnierzyk, metki schowamy. Karol, zaprezentuj twoje dzisiejsze ważne dokumenty.
Spojrzyj tam do pani fotograf. Karol, gratuluję i dziękuję bardzo. Zapraszam kolejną osobę. Zapraszam Bartka Drążkiewicza. Bartosz Drążkiewicz. Zapraszam. Bartosz, ręce do góry. Bartosz ma piękną muchę na dzisiejszy dzień ubraną. Przepiękną. Bartek, trzymasz swoje dzisiejsze ważne dokumenty. Tak prezentuje się nowy członek drużyny Maczka. Dziękuję bardzo. Zapraszam kolejną osobę, Zuzannę Duszek. Zuzanka, zapraszam. Zuzanka, ręce do góry. Zuzanka dzisiaj ma troszeczkę sukienkę, ale za parę lat koszulka będzie sięgać do pępka. Zuzanna jest członkiem drużyny Maczka. Dziękuję bardzo. I dziękuję też dziewczynkom z klasy drugiej, które nam tak pięknie pomagają. Zapraszam Laurę Grzybowską. Laura, ręce do góry. Laura otrzyma swój dyplom, swoją legitymację. Co trzeba zrobić z legitymacją? Pilnować, poprawić. Laurka, tutaj popatrz, pani ci zrobi piękne zdjęcie. Gratuluję i Laura może wstąpić. Zapraszam Jagodę Kanafek. Jagódka, ręce do góry. Chyba pani te ręce do góry tak nie bardzo pasują, ale może to troszkę pomaga. Tu jeszcze wyciągniemy aksamitkę piękną. Jagoda jest członkiem drużyny Maczka. Gratuluję i dziękuję. Zapraszam kolejną osobę. Zuzannę Kusek. Kusak, przepraszam. Zuzanka ma również piękną białą koszulkę, a od dzisiaj jest właścicielem granatowej koszulki ze szkolną tarczą i napisem drużyna Maczka. Pani poprawiła włosy, trzymaj, żebyś się pięknie prezentowała. Zuzanka, gratulacje. Zapraszam kolejną osobę. Adama Kozieła. Bardzo proszę, Adam, gratuluję. Możesz wstąpić. Zapraszam kolejną osobę, Jakuba Kuczmierczyka. Kuba, zapraszam. Kuba, ręce do góry. Źle się ubiera koszulkę na garnitur. Kuba ma tutaj fachową marynarkę na dzisiejszą uroczystość. Poprawimy ci tutaj, żebyś się pięknie prezentował. Tak? Kuba jest członkiem drużyny Maczka. Zapraszam kolejną osobę, Emilkę Mieszczak. Emilka, łapy do góry. Emilka chciała dać nura do koszulki. Udało się. Masz piękny kołnierzyk, więc można go zaprezentować na koszulkę. Trzymaj. Tam się ładnie uśmiechaj do pani fotograf. Emilka, gratuluję, jesteś członkiem drużyny Maczka. Dziękuję bardzo. Zapraszam Alicję Mikler. Alicja już prawie ubrana, też kołnierzyk jej wyciągniemy. Proszę bardzo, Alicja, spojrzyj tam. Alicja jest członkiem drużyny Maczka. Gratuluję. Możesz wstąpić. Zapraszam Kacpra Nalepę. Kacper, ręce do góry. I Kacper otrzymuje swoje pierwsze abecadło, dyplom. Otrzymuje również. Muszę cię poprawić, wiesz, żebyś wyglądał tak naprawdę fajnie. Kacper, gratulacje. Zapraszam Igora Kramera. O, Igor dzisiaj też jest fantastycznie przygotowany. Ma własną marynarkę, muchę i wie bez gadania, że ręce do góry trzeba wyciągnąć. Super. Proszę bardzo, tam się zaprezentuj. Gratuluję. Zapraszam kolejną osobę. Danusię Staniętę. Danuta Staniętę. Uwaga na fryzurę, bo mama się starała. Super. I tak jak pani dzisiaj starannie ubiera wam koszulki, tak mam nadzieję o was dba na co dzień. Danusia, tam się uśmiechnij. Gratulacje. Zapraszam Oliwiera Rybarkiewicza. Oliver, zapraszam.
Oliwie, ręce do góry. Oliver, tam spojrzyj. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Już kończymy. Bądźcie cierpliwi. Mikołaj Pietrzyk. Mikołaj, ręce do góry. Mikołaj ma dzisiaj troszeczkę sukienkę, ale za parę lat. Trzymaj, Mikołaj. Ale czekaj, czekaj, Mikołaj. Zerknij tam do pani fotograf. Mikołaj, gratulacje. Dziękuję bardzo. Zapraszam Tymoteusza Żubra. Tymoteusz, łapki do góry. Proszę bardzo. Tymek, tam spojrzyj do pani fotograf. Dziękuję bardzo. Zapraszam Aleksandra Pawelca. Aleks, zapraszam. Proszę bardzo. Aleksander ma dzisiaj, czekaj, żebyś nie zasłonił, czekaj, czekaj, swojego krawata pięknego, bo masz wyśmienity krawat, uśmiech, baczność, gratulacje. I chyba jeszcze jedna osobka. Zapraszam Maxa Słowicza. Chodź, Max. Max nurkuje w swoją koszulkę. Teraz już będzie komplet w drużynie. Max, zaprezentuj swoją nową legitymację. A może się uśmiechniesz? Super.